Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony Matis. A dzisiaj mam dla Was aż cztery bardzo ciekawe historie. Na początku posłuchacie m.in. na temat nowej i starej aktywności w okolicy meksykańskiego wulkanu Popocatépetl. Następnie skierujemy się do Argentyny oraz bardzo ciekawej obserwacji obiektu UFO, który rzekomo wydziela z siebie jakąś wiązkę światła. Następnie zwrócimy uwagę na ogłoszone niedawno wyniki badań, zgodnie z którymi leki placebo w określonych przypadkach są tak samo efektywne jak te prawdziwe. A na zakończenie ponownie zajmiemy się kwestią rzekomego obiektu UFO, który został dostrzeżony dzięki trwającej wokół niego burzy. I to byłoby na tyle tytułem wstępu. Nie pozostaje mi więc nic innego jak życzyć Wam miłego seansu i mam nadzieję, że usłyszycie mnie już za chwilę. Stali widzowie tego kanału mogą pamiętać, że w pobliżu wulkanu Popocatépetl co jakiś czas obserwuje się niezidentyfikowane obiekty latające. Okazuje się, że po raz kolejny doszło do takich zjawisk, a w pobliżu stożka wulkanicznego zaobserwowano niezidentyfikowane światło. W niedalekiej przeszłości wielokrotnie dochodziło tam do obserwacji obiektów, które wlatywały, a nawet wylatywały z krateru wulkanu, zwanego przez miejscowych El Popo. Co prowadziło do licznych teorii spiskowych sugerujących, że kratery wulkanów to miejsca, przez które do wnętrza Ziemi mogą dostawać się obiekty znane nam jako UFO. Wulkan Popocatépetl jest na tyle znanym hotspotem UFO, że dziwne zdarzenia z jego okolicy zdarzają się na tyle często, iż nie ma chyba możliwości, aby każde z nich mogło być rezultatem zbiorowej halucynacji bądź konspiracji okolicznych mieszkańców. Regularne obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających w pobliżu krateru tego wulkanu nikogo już właściwie nie dziwią, szczególnie biorąc pod uwagę najbardziej spektakularną anomalię, która miała tam miejsce jeszcze w październiku 2012 roku. Wtedy to, 26 października, do krateru wulkanu Popocatépetl wleciał jakiś cylindryczny obiekt. Wówczas rozmaici eksperci wygłaszali różne dziwne teorie, sugerując, że do wulkanu wleciał jakiś meteoryt. Problem polegał jednak na tym, że ten sam rzekomy meteoryt postanowił wylecieć z krateru 15 listopada tego samego roku. Oczywiście sugerowanie, że nawet niezwykle duża liczba tego typu obserwacji wskazuje na to, że pod powierzchnią naszej planety kryje się jakaś nieznana do tej pory cywilizacja techniczna, jest w dalszym ciągu absurdalne. Z tym, że ludzkość po dziś dzień nie potrafi eksplorować tego, co znajduje się głębiej w skorupie ziemskiej. A do tej pory zdołaliśmy się dowiercić do głębokości zaledwie kilku kilometrów. Tymczasem wulkany stanowią podobne niedostępne terytorium i o ile ktoś posiada odpowiednią technologię do przetrwania panującego tam ciepła, na przykład w postaci jakiegoś pola siłowego, to nie ma co ukrywać, że stanowiłyby one idealne miejsce do tego, aby w niezauważalny sposób wlatywać do jakichś podziemnych struktur. O ile oczywiście, przynajmniej na moment założymy, że faktycznie one istnieją. Kilka dni temu, bo 24 stycznia 2019 roku, doszło do bardzo dziwnej obserwacji niezidentyfikowanego obiektu latającego, który emitował coś, co przypominało promień światła. Do obserwacji doszło w pobliżu miasta Bariloche w Argentynie. Jeden ze świadków tego niezwykłego wydarzenia, znajdujący się na brzegu jeziora Nahuel Huapi, zdołał wykonać kilka zdjęć tej dziwnej wiązki światła widocznej na bezchmurnym niebie. Po przeglądnięciu zdjęć okazało się, że znajduje się tam również jakiś obiekt. Naturalnie niemalże natychmiast wzbudziło to teorie, zgodnie z którymi z racji tego, że UFO jest zlokalizowane pod tą dziwną wiązką, to pochodzi ona właśnie z tego pojazdu. Warto w tym miejscu nadmienić, że podczas gdy UFO nie jest widoczne na wszystkich zdjęciach wykonanych temu fenomenowi, promień pozostaje widoczny cały czas. Nie wiadomo, co tak naprawdę zaobserwowano, ale niektórzy spekulują, że jest to jakaś forma teleportacji albo może nawet komunikacji. Naturalnie znaleźli się również i sceptycy, którzy uważają, że jest to po prostu dron uchwycony na tle smugi kondensacyjnej. Lub ewentualnie faktycznej wiązki światła powstałej w wyniku odpowiednich warunków atmosferycznych. Przynajmniej na razie prawdziwa natura tego zjawiska pozostaje tajemnicą. Czy było to maskujące się UFO, które przez ułamek sekundy zostało uchwycone przez świadka zdarzenia? Czy też może, jak chcieliby sceptycy, obserwacja drona, czy też nawet ptaka, który to jedynie przypadkiem znalazł się w pobliżu wspomnianego słupa światła? O tym, co wydaje się Wam bardziej prawdopodobne, zadecydujcie już sami.
Na przestrzeni lat wiele osób twierdziło, że siłą umysłu można uleczyć praktycznie wszystko, tylko trzeba po prostu wierzyć w to, że jest to możliwe. I jakby nie patrzeć, na tej samej zasadzie działa przecież leczenie efektem placebo. Jednak teraz w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono oficjalne badania, których wyniki zdają się potwierdzać tę zasadę. I wykazały one, że różnica skuteczności działania pomiędzy placebo i prawdziwymi lekami jest niemal niezauważalna. Zgodnie z wynikami badań, szczególnie wysokie wskaźniki wyleczenia zostały zarejestrowane tuż po zastosowaniu substancji, które nie mają wpływu medycznego. Naukowcy odkryli przy tym, że w ciągu ostatnich 25 lat znacząco zwiększyła się liczba przypadków pozytywnego wpływu na pacjenta za pomocą siły perswazji i przekonania ich, że lek im pomaga. Eksperci twierdzą, że dobre wyniki z placebo u pacjentów osiągnięto zwłaszcza u tych ludzi, którzy przeżywają przewlekły ból, depresję, zmęczenie czy też nudności. Stosując obrazowanie, naukowcy byli w stanie odkryć, że u pacjentów otrzymujących leki placebo zaczynają pracować części mózgu, które kontrolują ból. W trakcie badania pacjenci anonimowo otrzymywali lek lub placebo, a następnie zapisywali zmiany w swojej kondycji. Można w tym miejscu pokusić się chyba o stwierdzenie, że koncerny farmaceutyczne powinny być sfrustrowane, ponieważ lata badań w celu stworzenia wymyślnych leków na depresję zostały zakończone bezskutecznie. A ich ogromne inwestycje okazały się w dużej mierze zbędne, ponieważ jednym z warunków uznania nowych leków jest porównanie ich z placebo. Co w obecnej sytuacji wydaje się nie mieć żadnego sensu. Patrząc jednak na to z drugiej strony, to właśnie dzięki podobnej zasadzie swe sukcesy święci obecnie homeopatia, która w zasadzie nie powinna działać, ale niektórych po prostu leczy. Oczywiście należy w tym miejscu wspomnieć, że w żadnym razie nie oznacza to, iż wszystkie leki nie działają. Wspomniane badanie dotyczyło przede wszystkim antydepresantów, co może oznaczać, że efektywność tych leków albo nie jest tak duża, jak reklamują firmy farmaceutyczne, albo że wewnątrz naszego mózgu faktycznie skrywa się jakiś obszar, który jest szczególnie podatny na siłę sugestii. I to do tego stopnia, że jest on w stanie wyleczyć cały organizm. Jeśli natomiast macie jakąś własną teorię na ten temat, to zachęcam, abyście podzielili się nią w sekcji komentarzy. A na koniec kolejna bardzo ciekawa rejestracja obiektu UFO. Okazuje się bowiem, że dziwne nagranie przedstawiające rejestrację czegoś wyglądającego jak trójkątny nol zostało dodane w serwisie YouTube jeszcze 22 listopada 2018 roku. Jednakże dopiero w styczniu 2019 roku zostało ono zauważone przez popularne witryny paranormalne, aż w końcu dotarło do nas. Samo nagranie zostało wykonane podczas silnej burzy i rzeczywiście nagle podczas kolejnej serii błyskawic rozświetlających niebo widać wyraźnie unoszący się nisko nad ziemią czarny trójkątny obiekt. Co prawda widać go jedynie przez chwilę, ale jest on wyraźnie dostrzegalny na nagraniu. Wielu z ufologów, którzy wypowiadali się na temat tego nagrania, zwraca uwagę na fakt, iż obiekt nie przypomina chmury i wydaje się, że może to być naprawdę jakiś rodzaj maszyny latającej. Szczególnie ciekawe w tym kontekście jest też zachowanie użytkownika YouTube, który umieścił ten film w sieci, czyli niejakiego Alana Diablo. Chodzi mi tu przede wszystkim o fakt, że podczas gdy wyraził on zgodę dla dziesiątek portali na wykorzystanie jego filmu u siebie, to można sugerować, że regularnie czyta on sekcję komentarzy, to jak ognia zdaje się on unikać odpowiadania na pytanie dotyczące lokacji samego zdarzenia. Trudno stwierdzić, czy robi on to dla zachowania swojej anonimowości, czy też może z jakiejś innej przyczyny, jednak nie ukrywajmy, nie świadczy to szczególnie dobrze o wiarygodności całej tej obserwacji. Niemniej jednak przynajmniej na razie jest to kolejny raz, kiedy zauważono UFO kryjące się pośród błyskawic. I wiele wskazuje na to, że nie jest to też ostatnie zjawisko tego typu. No i cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Naturalnie żywię nadzieję, iż przypadł wam do gustu, a jeżeli tak, to chciałbym zaprosić was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dołączenia do Discorda, lub kto wie, może i nawet wsparcie nas za pomocą sklepu internetowego lub Patronite'a. Naturalnie wszelkie potrzebne linki odnajdziecie poniżej w opisie.